Jest godzina 19, mamy 11 maja, jest piękna słoneczna pogoda w Bydgoszczy. Powiedz mi, gdzie ty jesteś, Danuta? Ja jestem w Milanówku pod Warszawą. No tutaj też była piękna pogoda, ale już słońce się chowa, więc musiałam się doświetlić lampą. Okej, to widać, że jesteś doświetlona, bo osoby, które robią live'y, webinary, to zauważają takie rzeczy. U mnie tutaj gdzieś jeszcze jest z wysokiego okna słońce. Pewnie za chwilę zajdzie. Spotykamy się dzisiaj w live, w którym będziemy omawiać temat, jak robić dobry PR w medycynie. Ja nazywam się Paweł Jędrzejewski, współtworzę agencję marketingową ImageMed. Specjalizujemy się w marketingu medycznym. Pomagamy lekarzom, menadżerom, którzy zarządzają placówkami medycznymi, właścicielom, ustalać strategię i pozyskiwać pacjentów. Dzisiaj moim gościem jest Danuta Rolinger. Bednarska, powiedz, kim jesteś zawodowo i czym się zajmujesz? Ja jestem strateżką komunikacji i PR-owcem i PR-em zajmuję się już od 10 lat. Takim w ogóle zaczęłam pracę w PR-ze od kampanii Ministerstwa Zdrowia Bądź Mężczyzną Chroń Zdrowie. Więc to zdrowie, tematy medyczne są mi bardzo bliskie i one bardzo, bardzo się przewijały właśnie na początku, szczególnie drogi zawodowej, bo później właśnie współpracowałam z firmami farmaceutycznymi albo z placówkami medycznymi, z ekspertami, lekarzami. Więc ten temat zawsze był mi bliski. Natomiast w tej chwili prowadzę butikową agencję PR-ową już od 6 lat i tam wspieram przedsiębiorców, wspieram małe biznesy w budowaniu swojej rozpoznawalności, budowaniu swojej widoczności i wspieram ich w takim wypływaniu na szerokie wody właśnie poprzez współpracę z mediami. I w tej chwili mam różne projekty, ale też często zdrowotne, bo wspieram na przykład przedsiębiorców przy organizacji różnych wydarzeń, jakichś summitów, czy firmy z branży HR-owej, więc to jest tak bardzo, bardzo różnorodnie, ale mam poczucie, że to ładnie się też przeplata i można się zainspirować inną branżą, więc to też jest ciekawe. A także mam taką drugą część online'ową, czyli nie tylko współpracuję z klientami, ale również dużo uczę na ten temat, jak budować swoją widoczność w mediach, jak współpracować z dziennikarzami. I jestem autorką programu online Podbij Media, Niech Świat o Tobie usłyszy oraz teraz niebawem będę ruszała z takim PR-owym mastermindem dla przedsiębiorców i ekspertów, gdzie będziemy tworzyć różne kampanie PR-owe. Bardzo to imponujące. Cieszę się, że trafiłem na eksperta, który ma doświadczenie w medycynie, dlatego że tak jak wspomniałaś w tej naszej rozmowie przed live'em, lekarze, medycy to są osoby, które są bardzo zajęte, mają mało czasu, jednocześnie dość często widujemy je w telewizji śniadaniowej, ale to oczywiście jest niewielka grupa osób, powiedzmy kilka promili albo nawet mniej, a jednocześnie wiele specjalizacji medycznych, wielu lekarzy opiera swoją działalność o swoje prywatne praktyki, czyli gabinety, kliniki, które prowadzi i ma tylko komercyjnego pacjenta, czyli takiego, który musi zostać jakby zachęcony, przekonany i z własnych pieniędzy zapłacić za leczenie, za usługę medyczną. No i takim osobom zależy na tym, żeby ich zasięgi, między innymi PR był jak najlepszy i takie osoby pewnie będą nas oglądały dzisiaj i będą nasłuchiwały, jak to właśnie dostać się do telewizji, jak wystąpić w radio, jak zachęcić prasę do współpracy, do zamieszczenia artykułu i tak dalej. I też pewnie, na pewno będę Cię o to pytał, ale zanim do tego przejdziemy, to w ogóle czym jest dzisiaj PR w Twoim rozumieniu, w Twojej ocenie? PR jest taką bardzo szeroką dziedziną i jakby tak naprawdę mam wrażenie, że ta definicja PR-u się nie zmienia, w takim sensie, że to są nasze relacje z otoczeniem, to jest to, jak my budujemy swój wizerunek, jak jesteśmy odbierani, jak prowadzimy dialog z naszymi partnerami, z odbiorcami, więc tak naprawdę tutaj
jakby ta definicja PR-u jest nieustannie taka sama, tylko coraz częściej pojawiają się nowe narzędzia, które wykorzystujemy w budowaniu swojego wizerunku, w budowaniu swojej widoczności, ponieważ jeszcze tak niedawno nie było właśnie live'ów, nie było na przykład podcastów, a wszystko się opierało przede wszystkim na mediach tradycyjnych, na radiu, na telewizji, na prasie, a w tej chwili pojawiają się nowe kanały. Natomiast jakby zamysł i cel PR-u jest taki sam, aby budować taki pozytywny odbiór w oczach innych, aby marka miała pozytywne skojarzenie i też, żeby budować takie dobre relacje z otoczeniem. Jasne. Nie zadałem pytania, czy nas widać dobrze i czy nas słychać, ale już widzę z komentarzy, że tak. Bardzo dziękuję. Zgadzam się z Tobą, że właściwie definicja PR-u jest taka sama, przybywa nam nowych narzędzi, podobnie jest w marketingu. Czasami niektóre osoby dziwią się, że stricte tym PR-em my jako agencja się nie zajmujemy. To pewnie dlatego, że to jest tak bardzo szeroki obszar, że ciężko by było się zajmować wszystkim dobrze jednocześnie. Bo pewnie zajmować się wszystkim jakoś można, ale nie o to chodzi w naszej pracy i ważne jest to skupienie. Ty wybrałaś wąską specjalizację, czyli PR. My również idziemy wąską specjalizacją, bo to jest marketing medyczny, właściwie usług medycznych i to jeszcze tylko online, czyli to, co możemy realizować za pomocą internetu tak naprawdę. Wspomniałaś o bardzo ciekawej rzeczy i zresztą jak osoby z moich, znaczy moi znajomi, jak widzieli informacje o naszym live'ie, to pytali się właśnie o telewizję, o radio, o to, jak przykuć ich uwagę. I to jest nasze kolejne pytanie, czy moje. Jak zaciekawić media właśnie swoją osobą, marką, firmą? Jak tego dokonać? Bo jest bardzo dużo firm, ale jednocześnie bardzo dużo lekarzy, bardzo dużo klinik, ale no nie wszyscy trafiają do gazet, do radia i do telewizji. Tutaj właśnie trzeba też wiedzieć, co lubią media, jaki mają system i w ogóle jak działają media, ponieważ bardzo często właśnie też spotykam się z osobami, które na przykład dołączają do mnie na pokład kursu i mówią, że no już próbowali tyle razy i się odbijają od ściany, że w ogóle mają takie wyobrażenie, że media to jest taki zamknięty za jakimś murem przestrzeń, do której nie da się trafić. Ale tutaj jest bardzo ważne, żeby też poznać środowisko mediów, żeby wiedzieć, jak media pracują i czego potrzebują. Media generalnie lubią tematy, lubią też osoby, które są nieprzeciętne. I tutaj nie chodzi o to, żeby być bardzo wygadanym i bardzo takim ekstrawertycznym, tylko raczej ta nieprzeciętność wiąże się z tym, że mamy jakąś nieprzeciętną wiedzę na dany temat, czyli jesteśmy po prostu ekspertami w swojej dziedzinie. Albo jesteśmy taka nieprzeciętność pod kątem czy takiej umiejętności przekazywania swojej wiedzy, swoich myśli, czy budowania różnych projektów i inicjatyw. Czyli to jest pod takim kątem. I ważne jest to, żeby właśnie też wiedzieć, jakie tematy są ciekawe dla mediów. I tutaj mamy takich kilka obszarów, bo pierwsza rzecz, która zawsze interesuje media, to jest rozrywka. I przede wszystkim wszystko, co wzbudza emocje, no to jest to, co ciekawe jest dla mediów. Więc zawsze, kiedy planujemy jakiś temat, to on musi też wywoływać emocje. Kolejna rzecz to jest edukacja. Tutaj jest trochę łatwiej, ponieważ no, wystarczy dzielić się swoją wiedzą. No i oczywiście newsy, czyli wszystkie takie nowości są dla mediów ciekawe. I tak naprawdę, żeby trafić do mediów, to najważniejsze jest to, żeby sformułować dobrze swój temat, żeby zaproponować ciekawy, taki atrakcyjny temat. Plus ja też zachęcam do takich różnych inicjatyw, które są takie, bym powiedziała, właśnie nieprzeciętne, że jest jakaś kampania edukacyjna i to już mogą realizować właśnie nawet placówki medyczne, dzieląc się swoją wiedzą, ubierając to właśnie pod parasolem jakiejś kampanii PR-owej, gdzie po prostu informują też czytelników, odbiorców mediów o jakimś zjawisku. To może być pod kątem, nie wiem, zawsze na przykład w prasie pojawiają się artykuły takie zdrowotno, czasami też urodowe pod kątem dermatologii czy medycyny. To często w ogóle te tematy się w określonych porach roku, one się powtarzają, więc tutaj też jest łatwość takiego planowania pod tym względem. Mhm. Kluczem to jest zawsze właśnie znalezienie tego tematu.
Okej, okay, czyli rozrywka i edukacja. Myślę, że w tej... Newsy. Myślę, że w tych trzech kategoriach na pewno mocną stroną branży medycznej są jest edukacja. Z newsami w ostatnim czasie bywało różnie, bo te newsy były i pozytywne, i negatywne. Mówię o pandemii. Tak. A według ciebie, jeżeli byśmy pomyśleli do tej branży medycznej, tak? Czyli z jednej strony są to lekarze, kliniki, z drugiej strony podmioty, które, czyli dystrybutorzy, firmy, które na przykład dostarczają usługi dla lekarzy, czyli cała ta branża medyczna, to co w tej branży jest najważniejsze według ciebie, tak z punktu widzenia PR-owca? Uważam, że takie najciekawsze to jest zawsze ta wiedza branżowa, wiedza ekspercka i tutaj na tym można bazować, bardzo dużo rzeczy można tutaj wyprodukować, bardzo ciekawych treści takich merytorycznych, które później będą ciekawe również dla dziennikarzy, a druga rzecz to różne takie nowości, bo często w tej branży pojawiają się nowości, na przykład jest jakiś sprzęt, który właśnie placówka ma i często to jest tak, że ten, nie wiem, jakiś laser albo jakiś właśnie tego typu sprzęt, on jest w kilku miejscach, na przykład jeżeli to jest coś takiego unikalnego i to też jest taka nowość, która może dziennikarzy zainteresować, więc tutaj można, to są takie, jak teraz przychodzi mi do głowy, to przede wszystkim właśnie bazowanie na tej wiedzy eksperta plus właśnie na różnych takich wydarzeniach, które gdzieś tam w firmie się dzieją, że właśnie jest coś nowego, jest właśnie jakaś nowa rzecz, o której można powiedzieć. Mhm. Okej. No dobrze, dobrze. Czyli nowość. To jest na pewno element, który przykuwa uwagę. I teraz wspomniałaś o tym, co interesuje dziennikarzy, że zgłaszają się do siebie takie osoby, które mówią o swoich doświadczeniach często nieudanych. No ale też spotkaliśmy się po to i taki właśnie wybraliśmy temat tego live'u, jak robić dobry PR w medycynie. Jak mogłabyś tak skondensować, o ile się da, wiem, że zawsze to zależy i wpływa na to wiele czynników, ale jak robić dobry PR w medycynie? Wiesz co, tutaj zazwyczaj jest tak, że przede wszystkim bazuje na takim przygotowaniu się. Czyli bardzo ważne jest to, żeby przygotować taką, zrobić analizę w ogóle strategię PR-ową, czyli wiedzieć, jak chcemy zaistnieć wśród mediów, co chcemy zrobić, czy planujemy jakąś dużą, szeroką kampanię, czy coś mniejszego, ale też już efektywnego, ponieważ nie zawsze musimy też przeznaczać ogromny budżet, robić jakąś też wielką kampanię z rozmachem, żeby już dziennikarzy zainteresować. Bardzo ważna jest ta właśnie część merytoryczna, ponieważ dla dziennikarzy ważny jest ekspert, żeby był z nim łatwy kontakt, żeby to była osoba, która potrafi też ciekawie opowiadać i potrafi właśnie jakiś trudny temat przedstawić w taki lekki, łatwy sposób. I to jest też bardzo kluczowe właśnie w branży medycznej, bo często jest tak, że dla wielu osób jest to wszystko takie dość skomplikowane, a jeżeli ktoś potrafi użyć trafnej metafory, też tak po prostu sprawić, że ten przekaz jest łatwiejszy, lekko strawny, to wtedy dziennikarze też zapamiętują, że mają tutaj fajnego eksperta właśnie z tej dziedziny. Więc z mojego punktu widzenia bardzo ważne jest to, żeby sobie przeanalizować, jakie treści, z jakimi tematami chcemy, w jakim obszarze chcemy budować swój wizerunek, no i też odpowiednio się do tego przygotować, a także druga część to też nie bać się takich właśnie też odważnych różnych działań, czyli na przykład właśnie mówiłam, że nie musi to być kampania z rozmachem, ale z drugiej strony też można pomyśleć, co by tutaj zrobić ekstra, żeby tę markę jednak wprowadzić w świat mediów, wprowadzić do dziennikarzy, żeby ona już gdzieś tam została zapamiętana, czy to może będzie jakaś kampania. Jakiś czas temu, już kilka lat temu, widziałam bardzo ciekawą kampanię prowadzoną przez lokalną krakowską
placówkę medyczną. Ona była związana z ginekologią, z takimi tematami kobiecymi i nie pamiętam już dokładnie, co tam się działo, bo to już było kilka lat temu, ale pamiętam, że właśnie bardzo mi się spodobało to, że chociaż to była mała placówka, to już podejmowała takie szersze działania, zaprojektowała kampanię, dobrała partnerów i już było o niej głośno w mediach. Więc uważam, że tutaj przede wszystkim warto przeanalizować sobie, jakie tematy będą ważne, w jakim otoczeniu też jesteśmy, czyli co się dzieje, jakie są trendy, żeby to też wpasować w to, co się dzieje jakby w mediach, jakie tematy są często poruszane, ale też właśnie postawić na tą merytorykę treść. Ja jestem jednak taką zwolenniczką, że owszem, media lubią rozrywkę, ale ja jestem zwolenniczką tego, żeby dostarczać jakościowe i merytoryczne treści. I jak do tej pory mnie to nie zawiodło i uważam, że to jest ważne, żeby właśnie dziennikarze dostawali jakościowe materiały. Tam piesek się słyszałam, odzywa. Tak, tak. Nie jesteśmy sami, że mi tutaj w ImageMed mamy dwa mopsy, które zazwyczaj śpią, ale coś usłyszały za drzwiami, więc się odezwały. Tak, zwierzęta też ocieplają wizerunek, jeżeli można mówić o PR-ze i o takim działaniu poprzez wizerunek. Często naszym klientom, czyli agencji ImageMed, wydaje się, w rozmowach to wychodzi, że jak my myślimy o telewizji, jak myślimy w ogóle o tym byciu w gazecie, w gazetach, w prasie takiej, powiedzmy, może nie branżowej, bo tam łatwiej, ale takiej popularnej, no to te osoby to są bliżej, czyli są w Warszawie, mają chyba troszkę łatwiej niż ci, którzy mieszkają na tak zwanej prowincji. Ja jestem sam zbyt gorszy, więc używam to określenie świadomie, żeby tylko podkreślić pewnego rodzaju różnice dostępności telewizji, redakcji gazet i stacji radiowych. Wiesz, to chyba jest tylko kwestia naszego przekonania i też takiej gotowości, bo na przykład mam klientów, którzy na przykład są z Wrocławia i jeżeli jest właśnie wystąpienie w telewizji, ustalamy termin z redakcją, to po prostu przyjeżdżają na takie wystąpienie. Więc to nie jest tak, że dla dziennikarza to ma znaczenie, czy ten ekspert jest z Warszawy, czy z Bydgoszczy, czy z Wrocławia, czy z Gdańska. Bardziej to jest chyba nasze przekonanie, czy my jesteśmy otwarci na to, że w razie zaproszenia to jesteśmy gotowi przyjechać. Jeżeli chodzi o radio, to jest trochę łatwiej, dlatego że od pandemii bardzo często dziennikarze już mają taką otwartość na to, żeby nagrać coś zdalnie. Więc oczywiście czasami słychać różnice jakości, no bo inaczej brzmi rozmowa telefoniczna w radiu, natomiast to też się odbywa, bardzo często się tak zdarza, więc nie ma problemu, to może być rozmowa przez telefon, może być na Zoomie, więc na Zoomie nie słychać tej różnicy, więc uważam, że tutaj są inne rozwiązania, natomiast jeżeli chodzi o telewizję, no to najczęściej po prostu jest to kwestia przyjazdu, a w przypadku prasy czy portali internetowych, no to w ogóle to nie odgrywa znaczenia. Więc myślę, że to bardziej zawsze, wiesz, to są zawsze takie, czasami mam wrażenie, pewnego rodzaju wymówki, że nie, no bo to na przykład jak jestem z innego miasta, mniejszego, no to już nie ma sensu, bo nie będą chcieli. To są nasze przekonania, a rzeczywistość wygląda inaczej i łatwo się na to, warto się na to otworzyć i też z tego skorzystać po prostu. Czyli nie miejsce na znaczeniu region, tylko właśnie osobowość, wiedza ekspercka, taka umiejętność wysławiania się, tłumaczenia skomplikowanych rzeczy w prosty sposób i bycie otwartym też na podróże, czy też korzystanie z nowych technologii, żeby realizować. Więc drodzy Państwo, jeżeli nas oglądacie, no to każdy ma szansę. Ale chciałem zapytać o to, jeżeli każdy ma szansę, to gdy weźmiemy jako przykład markę osobistą lekarza. Załóżmy, że jest specjalista, jakich mamy w Polsce wielu, czyli bardzo dobrych,
prowadzących swoje małe gabinety, kliniki, na przykład medycyny estetycznej, to ile taki lekarz czy lekarka potrzebuje czasu i pieniędzy na to, żeby dojść do takiego momentu, że stanie się, właściwie nie wiem, może poprzedzę to pytanie pytaniem, jak mierzycie efektywność, w którym momencie określacie wspólnie z klientami, że ok, zrobiliśmy dobry PR, jak go mierzycie i jak to się określa? No właśnie tutaj z tym mierzeniem efektów PR-owych to jest zawsze taka dyskusja, dlatego że sami PR-owcy często się sprzeczają, jak należy mierzyć działania PR-owe i rzeczywiście to nie jest takie oczywiste, dlatego że są różne wskaźniki. Dawniej bardzo popularnym wskaźnikiem było AWE, czyli jeżeli robiliśmy monitoring mediów, nasz ekspert pojawiał się w mediach i na przykład często było wiele publikacji, na przykład w radiu, w prasie, no to wtedy taka firma monitorująca media, ona podaje na przykład taki przybliżony koszt, taki ekwiwalent reklamowy, czyli ile klient musiałby zapłacić za reklamę i tak dalej. Więc kiedyś korzystano z ekwiwalentu reklamowego. Czasami ja na przykład, kiedy pracuję z klientami, to przede wszystkim patrzę na jakość tych publikacji, na jakość mediów, nawet nie na ilość, bo czasami jest tak, że ta jedna publikacja jest bardziej wartościowa niż 10 w jakichś takich, nie wiem, mniejszych portalach internetowych. I sami też klienci mi mówią, że słuchaj, mi nie chodzi o to, żebym ja była co miesiąc w 20 czy 10 miejscach, wystarczy jedna, dwie publikacje, bo ja też nie mam wtedy kiedy o nich mówić, nie mam kiedy jakby komunikować tego, że tam byłam, więc też nie zawsze o to chodzi. Dla mnie takim miernikiem to jest właśnie jakość publikacji, tytuły prasowe czy w ogóle media, dlatego że trzeba też pamiętać, że wystąpienie w mediach to nie od razu się wiąże z tym, że będziemy czuć na przykład, że nagle przychodzi do nas więcej pacjentów, że nagle dzwonią telefony i pacjenci się zgłaszają, zapisują się. Jest to taki proces, jedna publikacja może zadziałać właśnie w ten sposób, że taką lawinę, a jakaś inna o bardzo dobrej jakości nie wywoła aż takiego entuzjazmu, natomiast uważam, że bardzo ważne jest to, żeby pojawiać się systematycznie, długofalowo, bo tak naprawdę działania PR-owe najlepiej działają, kiedy to jest właśnie taka strategia na dłuższą współpracę. Chyba że mamy właśnie jakąś kampanię, jakiś projekt, no to wtedy możemy sobie pomyśleć o takim projektowym działaniu, natomiast jeżeli budujemy swoją markę, budujemy wizerunek, no to najlepiej, kiedy to są takie jednak przemyślane działania, które trwają kilka lat. Kiedy ja pracuję z moimi klientami, to niejednokrotnie pracujemy kilka lat wspólnie, 2, 3, a nawet i dłużej, więc tak naprawdę to zależy. Natomiast to, co ja lubię słyszeć od moich klientów, to że na przykład mówią, że słuchaj, po tej publikacji w Pulsie Biznesu zadzwoniła do mnie taka organizacja, żebym zrobiła dla nich szkolenie, bo właśnie prezes przeczytał wywiad, spodobało mu się, zainteresowało go to podejście. Więc bardzo często tak jest, że właśnie czują, że zaczynają być widoczni. To nie jest jeszcze aż takie bardzo namacalne pod kątem finansowym, ale już, że już się pojawiają, że już są coraz bardziej widoczni, że spływają często inne propozycje, niekoniecznie właśnie więcej pacjentów, ale właśnie propozycje pod kątem współprac, jakieś takie partnerskie, więc PR, mam takie wrażenie, otwiera różne drzwi i to jest właśnie ta siła PR-u, że tak naprawdę zresztą właśnie ten public relations, że to są relacje i bardzo często to są relacje, że my się poznajemy, na przykład budujemy relacje z dziennikarzem, dobrze nam się współpracuje i potem się okazuje, że coś innego jeszcze z tego wynika, że jeszcze jakiś ciekawy pomysł wspólnie się rodzi, więc mam wrażenie, że PR jest takim narzędziem, które otwiera różne możliwości, otwiera różne drzwi, tylko też samemu trzeba się na to otworzyć.
żeby w pewnym sensie przełamać pewne bariery takie, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne, nie być zbyt takim, powiedziałabym, surowym wobec siebie, kiedy właśnie, wiesz, jest jakieś wystąpienie, bo to też jest kwestia treningu, właśnie udzielania wywiadu, przyzwyczajania się do tego, więc myślę, że PR jest właśnie takim narzędziem do otwierania różnych możliwości. Bardzo ładna puenta tej twojej wypowiedzi. Szczególnie zgadzam się z tą częścią, do której mogę się odnieść, czyli do elementów, które łączą z marketingiem się bezpośrednio, czyli że w marketingu też sukcesy czasami są trudno namacalne. No chyba, że mamy taki sklep internetowy, że każde działanie to jest sprzedaż, ale w przypadku pozyskiwania pacjentów, szczególnie takich, w których my się specjalizujemy, czyli wysokobudżetowych, którzy są w jakimś procesie zastanawiania się decyzji, zbierania środków, czy też zdobywania przestrzeni na to, żeby poddać się zabiegowi, a później mieć wolne, że ważna jest właśnie ta regularność i czas, bo czasami jest tak, że zaczynamy działanie z lekarzem i lekarz dzwoni po kilku dniach, że wchodzą pacjenci do gabinetu, mówią: o, widziałem, ale to właśnie może być ten efekt świeżości, ten efekt nowości, a później przez kilka miesięcy nie ma tak wyraźnych sygnałów, bo pacjenci widzą tego lekarza na co dzień dopiero przypadkowo, albo mieliśmy taką ostatnią sytuację, że dzwoni klient, mówi, że miał bardzo zabawną sytuację, pojechał odpocząć na weekend, nie powiem gdzie, bo to jakby nie będziemy zdradzać, ale siedzi sobie w basenie, taki relaksuje się i nagle ktoś go zaczepia, się pyta, czy jest lekarzem tej specjalizacji, odpowiada: tak. A o co chodzi? No bo ja widzę pana na Instagramie. No i to jest w ogóle takie bardzo budujące, więc pewnie twoi klienci mają taki sam element, że ktoś właśnie ich rozpoznał, czy coś zaproponował. I często te działania właśnie nie są takie zero-jedynkowe, tak? Czyli nie ma działania i zaraz potem na przykład przychodzą pacjenci z napisem na czole: my z PR-u, albo my z tego. Tak, dokładnie, bo to też jest tak, że klienci potrzebują kilku punktów styku i często jest tak, że nawet jeżeli mówią później, że chyba ze strony internetowej albo chyba z Instagrama, a tak naprawdę nie pamiętają już z którego miejsca, ponieważ często wędrują właśnie, robią taką wędrówkę, że najpierw zobaczą stronę internetową albo jakąś reklamę, później wejdą na Instagram, na Facebook, w międzyczasie jeszcze zobaczą, że był jakiś wywiad gdzieś w prasie, czy na przykład właśnie my się sami pochwaliliśmy tym, że był jakiś materiał w mediach i to przekonuje właśnie klientów do tego, że można tej marce zaufać. Jeżeli chodzi o media, to też jest często tak, że właśnie ta marka mediów, w pewnym sensie my też świecimy tym światłem odbitym, że budując swoją markę właśnie w mediach, my też jakby przenosimy markę tych tytułów na swoją markę, czyli jeżeli pojawiamy się, nie wiem, na przykład w Twoim stylu, w Dzień Dobry TVN, w Vogue, no to te tytuły już również jakby ich marka wpływa na wizerunek naszej marki. I często to też ma wpływ, prawda, jeżeli się też dzielimy tym, że w tych takich mediach się pojawiamy, więc warto, to znaczy dobrze jest sobie uświadomić, że właśnie klienci potrzebują kilku punktów styku i to jest taka też droga, że nie od razu jakby muszą już być bardzo zdecydowani, prawda, na daną usługę, natomiast jeżeli się chcą zapoznać, tak rozejrzeć, no to trochę trwa. Tak, w dzisiejszych czasach, aktualnie mówi się również o takich punktach, mikropunktach styku, czyli takich mikrostykach, bo my mamy to samo, tak? Czyli my zajmujemy się internetem, a ktoś na przykład mówi lekarzowi: no nie wiem, widziałem pana w telewizji, albo widziałem pana w artykuł w gazecie, a często ta gazeta jest właśnie jako zdjęcie na Instagramie i odwrotnie, że ktoś widział w gazecie albo w telewizji, a później tylko ma odbicie w internecie, więc to jest ważne, żeby te punkty zaistniały, no bo dzięki temu w naszej pamięci wytwarza się w ogóle jakaś jest, tak? Fajnie, tak, dokładnie. Tak, proszę.
Tak, dokładnie. Poza tym właśnie też dobrze jest podejmować takie działania, które są trochę inne niż robią wszyscy, prawda? No bo każdy na przykład prowadzi, nie wiem, jakiś profil na Facebooku i dobrze jest sobie przemyśleć, co na tym Facebooku możemy zrobić inaczej, czyli właśnie jakie narzędzia PR-owe, jakie działania PR-owe możemy podjąć właśnie na Facebooku, albo w ogóle w mediach, albo w ogóle w innych kanałach, czy właśnie jakąś kampanię, żeby jakby też się wyróżnić, żeby też dawać wartość innym, bo właśnie to budowanie relacji z otoczeniem, właśnie ten public relations, to w dużym stopniu opiera się właśnie na dawaniu wartości. Czyli w przypadku lekarzy to często tą wartością jest wiedza, czyli dzielenie się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami, swoją praktyką. I to jest coś, co z mojego punktu widzenia zdaje właśnie egzamin, że to się sprawdza, to jest ciekawe i potrzebne przede wszystkim. Więc to też jest takie poczucie misji trochę, kiedy my mamy takie poczucie, że mamy jakąś wiedzę, widzimy, że pacjenci przychodzą i na przykład ciągle zadają podobne pytania, albo ciągle jest gdzieś tam brak tej świadomości jakiegoś problemu, to mają takie poczucie wtedy misji, że no trzeba ludzi edukować, trzeba im o tym mówić. Więc to też bardzo właśnie ta misja pomaga w budowaniu tego PR-u. Zgadzam się z Tobą. Kiwam głową, dlatego zdjąłem okulary, bo spadały mi z nosa od tego kiwania. Znaczy, że zgodności z tym, co mówisz. Tak, i jeszcze są ważne takie elementy, to również u nas, gdy specjalista pomaga pacjentom, którzy mają taką, powiedzmy, wadę, która nie wraca już na przykład nigdy do końca życia. Niektóre zabiegi wykonuje się raz w życiu. Więc co chwilę na jego profilu pojawiają się osoby, które dopiero co weszły w proces i powtarzają właśnie te same pytania, tak jak mówiłaś, powtarzalność pytań, czyli jak wygląda konsultacja, jak wygląda zabieg. Rozumiem, że z punktu widzenia lekarza to mogą być rzeczy zaskakujące, że ciągle mówi o tym samym, ale to audytorium się zmienia, czyli widownia się zmienia, czy też czytelnicy, słuchacze, którzy być może dlatego, że ten problem zdrowotny albo ta sytuacja pojawiająca się w ich życiu spowodowała, że nie przełączyli na inny kanał. Nie przerzucili strony, tylko zatrzymali się na tym ważnym artykule czy ważnej audycji, bo to jest coś, co dotyczy ich bezpośrednio. I właśnie takie punkty styku się pojawiają często w najróżniejszych sytuacjach życiowych i pacjentów. A właśnie fajnie, że o tym mówisz, bo to dobrze, że nie tylko z moich ust padło, że pewne rzeczy trzeba traktować jako misję, też nie wpadłem na to, żeby tak to pięknie ująć. I cały czas, tak jak w szkole jest początek roku, koniec roku i nauczyciel ma co roku nową klasę, uczy tego samego, ale wie, że ta wiedza jest potrzebna, bo będzie na innych etapach jego rozwoju wykorzystywana do rozwoju innych umiejętności i pogłębiania Tak. wiedzy. Dokładnie. Ja też myślę, że w ogóle taką sztuką komunikacji jest mówienie cały czas o tym samym, ale w inny sposób. Czyli my cały czas tak samo, ja na przykład mówię o PR-ze, no praktycznie nieustannie o tych samych rzeczach, prawda? Bo jednak jak trafić do mediów i tak dalej, to są tematy, które bardzo często. O których bardzo często mówię, i tak samo jest w przypadku właśnie jakichś dermatologicznych tematów, nie wiem, trądzika i tak dalej. Jeżeli jest jakaś innowacja, no to wtedy jest ten news, ale tak naprawdę to w dużym stopniu jest powtarzanie tej samej wiedzy. Natomiast właśnie też trzeba wiedzieć, że w mediach te tematy ciągle się powtarzają, bo jest też ta sezonowość. Latem piszemy o celulicie, o odchudzaniu, o różnych zabiegach, o stopach. To są jedne z najpopularniejszych, czy właśnie jak zadbać o włosy. A jesienią, no to już będą inne tematy, które często też się pojawiają, właśnie są charakterystyczne na jesień. Więc tutaj tak naprawdę media też mają takie swoje cykle, które się powtarzają. I myślę, że właśnie to ubranie w misję swojej działalności bardzo pomaga właśnie tworzeniu różnych treści, w produkowaniu tych treści i też taką otwartość na dzielenie się tymi treściami, kiedy właśnie mamy takie poczucie, że są osoby, które jeszcze o tym nie wiedzą, a które mogą na tym bardzo dużo skorzystać. Właśnie, tym bardziej, że w mediach też są poszukiwani eksperci w różnym wieku, różnych specjalizacji. Często są organizowane debaty,
gdzie przeciwstawia się, ale nie żeby antagonizować, tylko żeby doświadczyć jakby wymiany różnych punktów widzenia na ten sam temat. I to też jest ciekawe. A jak mówiłaś o tym lecie i o jesieni, to miałem w głowie od razu takie hasło, jak chronić swoją skórę przed słońcem i jak budować odporność. I lata tak. I tak, tak. No to właśnie jest najlepszy przykład. Jak bardzo tutaj to się wszystko przeplata i że jednak co roku są podobne tematy i ci eksperci są potrzebni, żeby też na przykład co roku nie był ciągle ten sam ekspert, prawda? Żeby jednak pojawiały się inne osoby, które mogą coś powiedzieć jednak troszeczkę inaczej. Inaczej to ubiorą w słowa, więc to jest też już właśnie taka ciekawa tutaj opcja. Zgadza się, zgadza się. Ja tylko jeszcze dodam jedną rzecz, która chyba nie wybrzmiała z twojej odpowiedzi, bo przynajmniej ja tego nie zapamiętałem, że trzeba też odróżnić media tak zwane popularne, czyli dla wszystkich, od mediów specjalistycznych, gdzie dla mnie przynajmniej, ale jestem ciekaw twojego zdania, że dla mnie media specjalistyczne, czyli na przykład branżowe, tam bardzo liczy się to, żeby przychodzić z nowymi informacjami, z nowymi wynikami badań, z nowymi doświadczeniami, z nowymi komentarzami do tego, co się dzieje, a w mediach popularnych, gdzie tym mediom zależy na popularności, czyli dotarciu do jak największej grupy odbiorców, liczą się te najbardziej popularne tematy, takie, które dotyczą właśnie prawie że wszystkich, prawda? No bo każdy z nas ma skórę i prawie każdy z nas na jesień ma albo katar, albo przeziębienie, albo nie daj Boże inne rzeczy, których nie wymienię, bo wszyscy mamy ich dosyć. Dokładnie i to też tutaj chodzi w dużym stopniu też, żeby w tych mediach właśnie popularnych, takich bardzo bym powiedziała takich ogólnopolskich, które wszyscy znamy na przykład właśnie z kiosków czy z salonów prasowych, to żeby tam też ten język dostosować do odbiorców. Czyli na przykład w tym pismach branżowych będzie się liczyło, żeby pokazać właśnie swoją eksperckość pod takim kątem jednak tej merytoryki, słownictwa na wysokim poziomie, że to wszystko jest bardzo profesjonalne. Natomiast w takich mediach ogólnych to powiedziałabym, że owszem, tam też ważny jest profesjonalizm, żeby budować swoją markę, ale pewne rzeczy trzeba umieć wyjaśnić w taki bardziej przystępny sposób, ponieważ mówimy nie do innych specjalistów, tylko mówimy do po prostu osób, które pracują na co dzień w zupełnie innych branżach, nie mają wiedzy medycznej, mogą nie znać nazwy każdego ścięgna czy wiązadła, więc po prostu trzeba umieć to wyjaśnić w taki prostszy sposób. Zgadzam się. Bardzo dobrze się nam rozmawia i pewnie dlatego nie zauważyłem, że już jesteśmy po czasie. Myślę, że do tematu PR-u pewnie jeszcze wrócimy. Jeszcze ja bym chciał wrócić jesienią, bo temat bardzo interesujący dla każdego marketingowca. Ciekawy, tym bardziej, że jakby jesteśmy w tym samym obszarze, tak? Czyli tego, żeby docierać do naszych klientów, do pacjentów i realizować to. Jak proszę cię o to, żebyś tak w dwóch, trzech zdaniach spuentowała naszą rozmowę i powiedziała, gdzie cię można znaleźć, jakby ktoś był zainteresowany, gdzie szukać kontaktu. Oczywiście ten film na nagranie będzie na YouTubie i tam będzie twoja stopka adresowa, ale gdyby ktoś do stopki adresowej nie trafił lub nie wiedział jak, no to będzie utrwalone. Takie podsumowanie naszej rozmowy, to myślę, że wyszłabym tutaj właśnie od tej misji, żeby poczuć i odkryć w sobie taką misję, co chcemy dać innym ludziom, jaką wartość chcemy im dać, żeby właśnie dzielić się swoją wiedzą, żeby podejmować może właśnie takie inicjatywy, nieprzeciętne działania, właśnie może jakieś kampanie, które z jednej strony będą budować nasz wizerunek, będą wpływać na to, jak jesteśmy odbierani, ale z drugiej strony będą właśnie dawać tę wartość innym ludziom. I z mojego punktu widzenia to jest ważne, żeby mieć w sobie takie poczucie misji, ponieważ o jednej rzeczy nie powiedziałam, a w sumie dobrze by było to dodać, że PR my często traktujemy właśnie jako takie budowanie swojego wizerunku albo właśnie takie relacje z otoczeniem, ale na to też ma wpływ to,
jak my budujemy atmosferę w swojej placówce medycznej, jaka wygląda obsługa klienta, że te małe często elementy, one również mają wpływ na nasz PR, ponieważ ludzie później mówią, a że tam jest kiepska obsługa, albo że tam jest bardzo miła z kolei obsługa, że aż przyjemnie jest tam przyjść, więc takie małe rzeczy też mają wpływ na to, jak my budujemy swój wizerunek i kiedy mamy to poczucie misji, to chcemy, żeby to wszystko było bardzo jakby z taką otwartością do drugiej osoby, do pacjentów, którzy do nas mają przyjść, mają lepiej się poczuć, no i mają wyjść zdrowsi, więc to jest ważne. Natomiast jeżeli chodzi o to, gdzie można mnie znaleźć, ja jestem na LinkedInie, na Facebooku i na Instagramie jako Rollinger PR, Danuta Rollinger Bednarska. Zachęcam do pobrania mojego e-booka, który jest bezpłatny i tam jest też taka pigułka wiedzy na temat PR-u i na temat budowania relacji z mediami, a także na bezpłatne 15-minutowe konsultacje, w trakcie których też pomagam w takiej pigułce, ale często jest to bardzo konkretna pigułka wiedzy, właśnie jak budować swoją markę, jak trafiać do mediów, jak, na co zwrócić uwagę przy budowaniu swojego wizerunku. Dobrze, bardzo dziękuję. E-booka polecam, pobrałem, czytałem, wracam do niego. Dziękuję, bardzo się cieszę. Zresztą wydaje mi się, że ten e-book to był taki element, gdzie ciebie zauważyłem, a później gdzieś na LinkedInie i tak dalej, aż jesteśmy tutaj. I mam nadzieję, dziękuję za to, że mogłam tutaj się podzielić też swoją wiedzą i realizować swoją misję. Okay, bardzo Ci dziękujemy, bardzo ciekawa rozmowa. Mam nadzieję, że do tematu PR-u w medycynie jeszcze wrócimy. Życzę Ci przyjemnego wieczoru, wszystkiego dobrego dla naszych widzów i do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce.